Gimnazjum w Wąsoszu. Nie ma przedstawiciela, przekażemy później. I uwaga, uwaga, trzecie miejsce w kategorii chłopców zajęło Gimnazjum numer 3 w Grajewie. Brawa. Zapraszamy panów. Drugie miejsce po bardzo zaciętej walce zajęło Gimnazjum w Rajgrodzie. Zapraszamy. Wielkie brawa. I uwaga, uwaga, pierwsze miejsce w 15. memoriale imienia Wojciecha Rogowskiego w sztafetowych biegach przełajowych zajęło Gimnazjum w Danówku. Numer 2 w Grajewie. Zapraszamy dziewczęta. Wielkie brawa. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum numer 1 w Grajewie. Brawo! I uwaga, pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęło Gimnazjum w Danówku. Brawa! Prosimy o wręczenie medali. I uwaga, uwaga, pierwsze miejsce w kategorii chłopców w 15. memoriale imienia Wojciecha Rogowskiego zajęła Szkoła Podstawowa numer 1 w Grajewie. Zapraszamy całą drużynę. Imienia Wojciecha Rogowskiego zajęła Szkoła Podstawowa numer 1 w Grajewie. Zajęła Szkoła Podstawowa w Szczuczynie. Zapraszamy. Wielkie brawa. Zajęła Szkoła Podstawowa w Wierzbowie. Zapraszam tutaj kapitana drużyny dziewcząt. Jeśli nie ma dyplom, zostanie odebrany później. Piąte miejsce. Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie. Zapraszamy kapitana drużyny dziewcząt. Czy jest Rajgród? I czwarte miejsce w kategorii dziewcząt, Szkoła Podstawowa numer 2 w Grajewie. Również panią kapitan zapraszam. Trzecie miejsce. Punktowane bardzo dobrze, czyli będą za to medale, puchary. Na podium zapraszamy już całą drużynę. Trzecie miejsce w kategorii dziewcząt, Szkoła Podstawowa numer 4 w Grajewie. Brawa! Zapraszamy dziewczęta tutaj bliziutko. Wiktoria! Wiktoria! Olka!
następny tutaj na tablicy ogłoszeniowej jest wywieszony na drzwiach. Pierwszy bieg szkół podstawowych dziewcząt odbędzie się o 10:15, także mamy lekkie spóźnienie. I potem co 45 minut kolejne biegi, kolejne szkoły. Także o 11:00 szkoły podstawowe chłopcy, 11:45 gimnazja dziewczęta i o 12:30 gimnazja chłopcy. Także za 15 minut 20 rozpocznie się pierwszy bieg. Start i meta tutaj na lewą stronę ode mnie, za siatką. Dziękuję. Kolejny raz, już 15, spotkaliśmy się tutaj, aby poprzez udział w zawodach uczcić pamięć wspaniałego nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, który tak bardzo ukochał sobie lekkoatletykę. Sylwetkę i osiągnięcia Wojciecha Rogowskiego przypominamy na każdym memoriale, by brać z tych doświadczeń przykład. Przez 15 lat ta sportowo-wychowawcza impreza zmieniała swój zakres i charakter. Na początku były to zawody lekkoatletyczne dla uczniów gimnazjów pod patronatem marszałka województwa podlaskiego. Później patronat nad imprezą objął starosta powiatu grajewskiego. Od kilku lat memoriał imienia Wojciecha Rogowskiego to powiatowe biegi przełajowe dla młodzieży gimnazjów i szkół podstawowych. W tym roku impreza ma dwóch patronów. Nadal starostę powiatu grajewskiego, pana Zygmunta Kruszyńskiego, którego dzisiaj reprezentuje wicestarosta, pani Alicja Rutkowska, którą serdecznie witamy. Oraz burmistrza miasta Grajewa, pana Dariusza Latorowskiego, którego reprezentuje zastępca burmistrza, pan Maciej Bednarko, którego serdecznie również witam. 1942-1996. Urodził się w Ciechanowie. Od najmłodszych lat uczestniczył w zajęciach sportowych. Jako zawodnik uprawiał koszykówkę i lekkoatletykę. Studiował w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie grał w drużynie akademickiej Czarodzieje z Bielan. Po uzyskaniu wykształcenia pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w 9 ELO w Gdańsku. Jednocześnie grał w koszykówkę w Spójni Gdańsk. Rok 1968 to początek 17-letniej pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Wojewodzinie. Pracując tu z młodzieżą, rozwijał takie dyscypliny jak lekkoatletyka, biegi przełajowe, ale najbardziej pokochał koszykówkę. W tym czasie sportowcy z Wojewodzina należeli do najlepszych w województwie. Brawo. Za chwilę nastąpi zapalenie znicza. Znicz zapalił czyn. I rozpoczynamy nasze zawody. Przed nami grupa sędziów prowadzona przez pana Krzysztofa Węcka, sędziego głównego naszych dzisiejszych zawodów. Zapraszamy. Pierwszą ekipą jest szkoła podstawowa numer 1 w Grajewie. Opiekunami są pan Norbert Schulz i Kamil Randzio.
Drugą ekipą jest szkoła podstawowa numer 2 w Grajewie. Opiekunami są pani Agnieszka Łuba. Trzecią szkołą. Szkoła podstawowa numer 4 w Grajewie. Opiekunami jest pan Tomasz Babul, pan Zbyszek Łajewski, pani Iwona Sypytkowska i Lidia Łajkowska. Serdecznie witamy. Przed nami szkoła w Rajgrodzie. Opiekunami jest pan Jakub Kolewski. Witamy serdecznie szkołę podstawową w Szczuczynie. Opiekunem jest pan Ireneusz Parypa i pan Krzysztof Jaworowski. Serdecznie witamy. Witamy sąsiednią szkołę, szkołę z podstawową w Wierzbowie. Opiekunem jest pan Jarosław Gromacki i pan Andrzej Mścichowski. I zaczynamy gimnazja. Pierwszym jest gimnazjum numer 1 w Grajewie. Opiekunami są pani Regina Sulewska i pan Norbert Schulz. Serdecznie witamy. Kolejne gimnazjum to gimnazjum numer 2 w Grajewie. Opiekunami są pan Przemysław Dąbkowski i pan Artur Kłos. Witamy gimnazjum numer 3 w Grajewie. Opiekunem jest pan Janusz Jarząbek, Wojciech Arciszewski. Witam. Serdecznie witamy gimnazjum w Wąsoszu. Opiekunami są pan Jacek Jaworowski i pan Andrzej Jaworowski. Gorąco witamy zaprzyjaźnione gimnazjum z Danówka. Opiekunami w tej szkole i trenerami są pan Marcin Karwowski i Przemysław Krukowski. Witamy gimnazjum w Rajgrodzie. Nauczycielami wychowania fizycznego są tam Sebastian Miller i Andrzej Graczewski. Witamy. Kolejne gimnazjum to gimnazjum w Szczuczynie. Opiekunami są pan Marek Hans i pan Bogdan Drobiński. I ostatnią szkołą jest szkoła podstawowa w Białaszewie. Opiekunem jest pan Andrzej Szklarzewski. Witamy.